Cześć, witajcie, zrobimy dzisiaj porównanie gry Metro Exodus na PlayStation 4, jak i również na Xbox One. Powiemy o rozdzielczości, tak więc przejdziemy, jak podało Digital Foundry, zaczniemy od konsol klasycznych, Xbox One, stałe 30 fpsów, ale tutaj mamy dynamiczne Full HD, czyli dokładnie 1536x864, czyli daje nam 900p. 900p, Tomku, jest też... Rozdzielczość Full HD też występuje, no. Ale to tylko w momencie, kiedy się w niebo spojrzysz, tak? Jak patrzysz w niebo i nie ma... Czyli dynamiczne Full HD. No niestety, Raz jest tak, raz jest dokładnie. Spadnie. Dokładnie. Zwykły Xbox wypada to najgorzej, później mamy czwórkę, gdzie PlayStation jest... 4, zwykłe spadki, może tak, natywne Full HD, czyli 1920x1080p, prawda? Ale spadki potrafią spadać do 15 fpsów aż, tak więc tutaj sporo, jest sporo. Ale oczywiście to nie jest to nie jest, że cały czas, że przez większość gry, ogólnie mamy tutaj te 30 fpsów, tylko w przypadku czwórki fpsy spadają, ale mamy za to Full HD. Na Xboxie rozdzielczość jest słaba, co za tym idzie, detale i tak dalej, mało pikseli. Ale mamy stałe 30 fpsów. Tak, ale nieważne, przejdźmy teraz, słuchajcie, do kozaków. PlayStation 4 Pro, tutaj mamy, może się pochwalić rozdzielczością 2K, czyli to jest 2560x1440p. FPS-y ogólnie też 30 fpsów, ale spadają nawet do 22 klatek przy jakichś większych zrywach akcji, nie? To znaczy tam jest jeden taki fragment na samym początku, gdzie... Przy pociągu, gdzie mamy tą ciuchcię, którą tam sobie powiedzmy pożyczamy na jakiś czas. Jest awantura, jest dym i tam każda konsola, nawet Xbox One X potrafi zlecieć szarpnąć do 20 fpsów. No ale jakby grę skończyliśmy na jednym i na drugim urządzeniu i naprawdę gra się w tą grę mega przyjemnie, ja jakoś tych spadków FPS-ów później nie czułem, nie czuć. To nie jest jakaś rzecz, że wola Boga mamy po 15-20 FPS-ów. Nie, ogólnie to jest cały czas zazwyczaj te 30 FPS-ów. 30 jest naprawdę. Czasami tak, w większości to są może parę dosłownie scen, gdzie te sytuacje spada, tak. No i ostatnia konsola, czyli Xbox One X, tutaj mamy natywne 4K, co zresztą widać, o czym zaraz powiemy. No i tutaj spadki FPS-ów jest do 26, ale też przytnie, tak? Przytnie, ale przytnie. To też jakby ten jeden moment, ale całość gramy, ale pamiętajmy, że mamy za to dużo więcej pikseli na ekranie niż na pozostałych maszynach. Zgadza się, w przypadku X-a to jest 8 milionów pikseli, w przypadku Pro to jest 4 miliony pikseli, w przypadku PlayStation 4 to są tylko 2 miliony pikseli. No, a na tak Xboxie więc... jeszcze mniej. Na Xboxie jeszcze mniej, tak więc słuchajcie, mamy w tym momencie włączone PlayStation 4, mamy Pro, mamy scenę włączoną, jak dojechaliśmy, może nie będę spoilerował, tak? Jest scena z pociągiem i zaraz jest fajna, bo można się, słuchajcie, przyjrzeć tutaj detalom z bliska, czyli tej gwieździe, jak fajnie jest ten efekt tych kropli deszczu, jak spływa, tak? I my tu teraz jesteśmy, słuchajcie, na PS4. Widać delikatne ziarno, widać też delikatne rozmazanie. Spójrzmy się na lokomotywę. Lokomotywa, ładnie to wygląda. Ładnie, ogólnie ta gra pięknie wygląda, moim zdaniem. Powiem naprawdę, wam, ślicznie. Tak powiem wam tak, gdybym nie porównywał jednej i drugiej wersji, to bym powiedział, wow, zajebiście to wygląda, jest mega, nie ma się czego... Tutaj te dalsze, widać ten most, też sobie popatrzmy, tam się coś trzęsie, widać, że to... Prawda, tutaj jest doczytywany z tekstury, mija. Coś tam miga. Takiego cały czas zryw jest. Ale mówię, najbardziej chciałem, żebyśmy sobie popatrzyli na tą gwiazdę, Tomku, i na te krople, które spływają po tej frakturze tego pociągu, tak? Jak to wygląda? No wygląda to ładnie. Też ta ręka jest ważna, słuchajcie, z tym zegarkiem. Tu nam trochę to metro zasłania, ale my z Tomkiem to dobrze widzimy, jak ta rączka wygląda. Może ja to chociaż tak trochę zrobię. Żebyśmy tą rękę widzieli, słuchajcie. No tutaj jest też na konsole mocniejsze, jest więcej detali na ziemi, tak jak Digital Foundry podaje. Tak, macie więcej tych... porównaniem z i też dużo lepsza geometria jest obiektów, czyli na przykład worki nie są takie kanciaste, tylko czy kamienie, tylko są bardziej takie naturalne, naturalny kształt mają, tak? Geometria wszystkiego jest tu lepsza. Mamy też kolunia, postacie są bardzo fajnie wykonane w tej grze. No, tak naprawdę, porównując to do Xboxa, to zobaczymy po prostu tą rozdzielczość słabszą, co bardziej się to przekłada na horyzont, na dalszy plan. No i na samą ostrość obrazu, tak? A jak jest, wiesz, Tomku, jak jest ostrzejszy obraz, to też więcej detali wychodzi. Dokładnie tak, tak jak powiedziałem.
Tutaj mamy 4 miliony pikseli, tam mamy 8 milionów. No to siłą rzeczy, słuchajcie. Dwa razy był bardziej wyraźny. No więc siłą rzeczy. Przełączamy na Xboxa, tak, przełączmy tą na Xboxa, a też mamy tam odpalone. Jak widzicie, testujemy też grę na OLEDzie. Niektórzy myśleli, że już OLED wyjechał. Nie wypalił się, więc niektórzy już pisali mi w komentarzach, co już nie masz nic na OLEDzie, nie pokazujesz. Tak, no dobra Tomku, no od razu widać, od razu wali po gałach 4 miliony więcej pikseli. No widać to, słuchajcie, jest dużo ostrzejsze. Ale to nie tylko, słuchaj, tu HDR też już lepiej się to prezentuje. Ale tu jest, mówię, naprawdę to tu jest ostrzej. Słuchaj, tu jest bliżej stoję niż na Playaku, a i tak ładnie wygląda, nie? Zgadza się, ale słoneczko lepiej operuje też na, na ten fragment tej. Tak, fajnie tu HDR świeci, zobacz, tam nic się nie dygocze. Wszystko jest ładne, ostre, po horyzont. No słuchajcie, no, jest ostrzej, jest dużo ostrzej, no lepiej to wygląda, no ale tak wiemy, że Xbox jest najmocniejszy, więc będzie to lepiej wyglądać. Ale też ale są, prosicie. Tak, chcecie porównania, no to my wam je dajemy, ale są też takie gry, gdzie na jednym i na drugim jest to bardzo zbliżone, tak? Tak, zgadza się. I my już się martwiliśmy, że to jednak, ale nie, wystarczy, że jak ktoś chce zrobić grę, no to może ją może, słuchajcie, lepiej. My się z Tomkiem baliśmy tak, jak wychodziły te Assassiny. Zimowe, jesienne premiery, tak? Tak. Assassin właśnie to, że tam nie dają radę, ale zobacz Tomku, jest początek roku i tak. Anthem, natywne. Metro, natywne. Far Cry New Dawn, natywne. Wiemy, że Devil May Cry, natywny. Więc kto chce, to robi i może, tak? Zgadza się. Więc to tutaj wygląda to naprawdę... Tutaj lepszych zegareczku no i tak nie, dalej. No ta ręka jest tutaj po prostu maksymalna ostrość. Dobra, tak? To może jak już jestem na tym miksie, to ruszmy się dalej. Jakby, tak? Żeby coś tam dalej zobaczyć, tak? Ja jestem cały, dawaj Ziutka, idziemy. I tutaj w pociągu też się rozejrzyjmy, może tutaj sobie też jakieś porównanie zrobimy. Może żeby nie czekać Tomku, dawaj zmień na playa, przyjdę tu też na playaku. Zobacz. No nie. Jest słaby, jest tak jak dobrze widzicie, HDR jest włączony. No nie, jest... no to tutaj to w ogóle... Ale patrz, jest ta sama jasność ustawiona, tak, teraz... jest ciemniej. I jest, po prostu jest bladziej. No, ale widać. Rozmazane. Rozmazane, tak? Widać naprawdę, słuchajcie. Jakby... My wiemy, że blisko siedzimy telewizora. Nikt no. Tak blisko nie siedzi. Ale uwierzcie mi, że jak usiedzi... Normalnie, nie wiem, ty tą górę siedzisz, ja siedzę ale półtora metra. Poczekaj, poczekaj Bartku. Dopiero graliśmy ten fragment, żeby przejść na czwórce. Siedzieliśmy dalej. Półtora metra i było zauważalne, no, że rozdzielczość jest niższa. I tyle, wiadomo, że przy porównaniu musimy tak usiąść, żeby jeszcze lepiej to widzieć. Lepiej widzieć, ale, żeby nas kamera, tak? Tak, ale osoba, która normalnie będzie grała, będzie przechodziła grę, będzie widziała, że jest po prostu... I tak jest pięknie, tak jest pięknie, bo słuchajcie, kiedy tą różnicę widać? Ja to zawsze tak mówię. Widać, jakbyś to koło siebie postawił. Ale na przykład to takie lekkie szarpanie widać z bliska, prawda? Fajnie sobie można... O, to jest te błotko. To błotko. To jest to błotko. No, tu przy tym błotku możemy się zatrzymać, bo na X-ie będzie naprawdę tutaj dosyć wyraźne, wiesz? Dobra, no to ciach, pauza, żeby tu się nie działo nie wiadomo co. Okej. Okay. Anka, dawaj. Pchnąłem ją delikatnie. Poza tym ta gra jest pełna detali. Słuchajcie, te detale, nie wiem, wylewają się. No jest dobra. Ostro te błotko tutaj, co? No jest dużo ostrzej, nie? No i teraz... Skupmy się na tym kamieniu, tak? Chyba nawet tak jakoś w miarę obok tego kamyczka stanąłem. No, przełączam. Przełącz Tomku, proszę ja ciebie. PlayStation 4. Powiedziałbym, że słychać, ale to już jest stary dowcip. No, no jest ciemniej i jest bardziej rozmazany. Jest, słuchajcie, różnica, no nie jest to takie ostre. Naprawdę to tak fajnie nie wygląda, tak? I tyle, ale słuchaj, patrząc na PlayStation 4 Pro, pomiędzy czwórką a Pro, no też jest duży skok. Full HD, a 2K to jest spoko. Oczywiście, nie można tak. Narzekać, nie? Wiadomo, Xbox jest mocniejszą konsolą, tak więc powinno zawsze to wyglądać lepiej. Zgadza się. I miło, tyle, że no. Goście, miło, że ci co chcą, to potrafią jakby skorzystać z tej dodatkowej mocy, tak? To mi się podoba, tak szczerze powiedziawszy. Ale no, słuchajcie, no...
porównaliśmy Metro, różnica jest. No i to wiadomo, te broń tutaj czy coś, no to naprawdę, no lepiej to. No dobra, no ostrzej. Jest ostrzejszy obraz w jednym słowie. Słuchajcie, to było porównanie gry Metro Exodus na PlayStation 4 Pro i Xbox One X. Zobaczajcie unboxing gry w edycji Aurora. No i spodziewajcie się naszej recenzji gry, która też niebawem się pojawi. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!